Nazywam się Dańczyzyn Sebastian. Od roku 1991 prowadzę zakład produkcji drzewnej. Ze względu na zainteresowania przyrodnicze zajęliśmy się produkcją budek lęgowych dla ptaków. Był to monoprodukt, który wykonywaliśmy sezonowo. Po jakimś czasie ofertę powiększyliśmy o karmę dla ptaków oraz karmniki. Od roku 1996 do naszej oferty dołączyły tablice informacyjne, urzędowe, PPOŚ i edukacyjne. Zajmujemy się również kompleksowym wyposażeniem ścieżek edukacyjnych, ścieżek rowerowych, parkingów, miejsc postoju. Podejmujemy się również prac nietypowych, takich jak budowanie pomostów na oczkach wodnych, stawach lub bagnach. Naszymi klientami są zazwyczaj nadleśnictwa. Część naszych produktów jednak trafia do firm niezwiązanych z lasami oraz do osób prywatnych. Sebastian Augustyńczyk, pracuję w ZPD od 2018 roku. Pracujemy w bardzo młodym i zgranym zespole. Członkami naszego zespołu są również praktykanci. Aktualnie mamy 5 praktykantów. Praca z panami przebiega na bardzo dobrym poziomie. Są wyrozumiali, dobrze i szybko się uczą. Wszystkim zainteresowanym bardzo polecam pracę w naszym zakładzie. Zapraszam. Zatrudniamy w tej chwili 10 pracowników i za pośrednictwem cech rzemiosł różnych w Wyszkowie szkolimy 5 uczniów. Zapraszamy do nauki zawodu stolarza.